Taki półlitrowy FS kosztuje 37. Witam w kolejnym odcinku na kanale W Tym Kraju. Tym razem pokażę Wam przykładowe produkty, jakie można kupić w wybranych sklepach w Turcji. Pamiętajmy, że w Turcji jest obecnie duża inflacja, więc ceny, jakie tu widzicie, mogą się wkrótce zmienić. Zapraszam. To jest sklep, który nazywa siebie hipermarketem. Przecież nie wygląda na hipermarket, ale zobaczymy, co tam sprzedają. Tu coś dla Polaków, dużo cebuli i ziemniaków. Tu jest stoisko z rybami, tak fajnie wydzielone. Pomidory kosztują 19,90, ogórki 14,90. Tu piękne oliwki, różne rodzaje. Ceny 120, 80, 74. Tu jest stoisko z różnymi serami. Tutaj twarogi. Twarogi tureckie są pyszne. A to feta chyba jest. Feta. Tutaj są żółte sery i ceny są takie 190, 160. Taka duża butla, dwulitrowa, 32 lire, czyli tanio. Za 2 litry. Jak ktoś nie wie, co to jest ajran, to coś w stylu polskiej maślanki albo kefiru, tylko smaczniejszy. Tutaj są twarogi i jogurty naturalne. I ceny są 78, 72, 79 za kilogram chyba to jest. Są takie słodkie napoje na bazie jogurtu. Tutaj już są takie kilkukilogramowe, wielkie pudła jogurtów i twarogów. Napoje chłodzące. Tutaj są takie tureckie, bo ich nie znam. Jest cała masa ciekawych, różnych napojów. To są też zachodnie. To są tureckie, Dimes, to je znam. I są popularne różne smaki. Ice tea. Tutaj są różne oliwki też. Pakowane, można zabrać ze sobą. A to jest turecka herbata w takich wielkich paczkach. Pyszna jest, polecam każdemu. I ona kosztuje tylko 74 liry, 75. Tutaj jest półka z miodami. Turcja jest wielkim producentem miodów. I tu mamy różne smaki i różne rodzaje miodów, i także różne ceny, jak to z miodami. Tu widzę od 70 do 200 za słoik. Tutaj są rzeczy do zakwaszania, czyli koncentraty cytrynowe i ocet. I tutaj jeszcze więcej herbat. Można też małe paczki kupić, tamte były wielkie. I mała paczka tylko 39 kosztuje na przykład. Także jest cała masa i herbat, i kaw. Pół kilo herbaty tureckiej 35. Keczupy i majonezy, jak ktoś lubi. I musztardy są. Oleje. I makarony. Makarony, na przykład taka paczka makaronów Barilla 22,95. To są takie smarowidła do kanapek na słodko, typu Nutella, tylko że nie firmy Nutella. Nutella też jest. Nutella kosztuje 52,95. Są dżemy, które wyglądają bardzo smakowicie. Wiśniowe, morelowe.
A tu jest feta na wagę. Dla osób, które mają nietolerancję na laktozę, tutaj można mleko bezlaktozowe kupić. Tradycyjne szklaneczki do herbaty. Jak ktoś z małym dzieckiem przyjeżdża, to tu wszystkie pieluchy i tak dalej można z łatwością kupić. No i jeden z najważniejszych produktów też tu jest. Generalnie wszystkie kosmetyki i co potrzeba tutaj w Turcji, w każdym sklepie są. Ciasteczka. W tym konkretnym sklepie nie widzę w ogóle alkoholu, ale w większości sklepów piwo, wino i wódka, whisky, wszystko jest. Tutaj nie ma, być może tutaj akurat jest taki rodzaj sklepu. I tu kawy. I co? To jest sklep, który się nazywa A101 i to też jest taka mała sieć, widziałem. Zobaczymy, co tu jest. Wygląda, że ceny podobne, przynajmniej pomidorów. Ten sklepik jest taki bardziej jakby klasyczny. Bardziej przypomina sklepy z połem. Też tu mamy herbaty. Makarony. Napoje. Tutaj to jest taki bardzo podstawowy sklepik i są tylko podstawowe rzeczy. Ale ceny chyba bardzo niskie są też. Tutaj nie ma na przykład żadnej gabloty z mrożonymi rzeczami. Tu Nutelle też, dużo tańsze chyba. Tu mleko w takich kartonach stoi. I tu jednak są mrożonki. Albo to lodówki są, nie jestem pewien. Tutaj są jogurty, kefiry i te ajrany. Tutaj ajrany są bardzo tanie w tym sklepie. Tutaj sery są. I trochę podstawowych kosmetyków. To jest taki kiosk z pieczywem. Kiedyś w Polsce były takie, dawno, dawno temu. A może nadal są, ale jest akurat zamknięty. Sklep Sok to też jest sieć. Tutaj kupimy wszystkie jakieś talerzyki, kubeczki, jak potrzeba. Termosy, lunchboxy. Ten sklep jest jeszcze bardziej podstawowy niż tamten. No i tutaj są warzywa i owoce. Ceny podobne. Tutaj piękne stoisko z warzywami i owocami. Jabłka po 20, mandarynki po 30, pomarańcze też po 20. Następny jest sklep sieci Migros. Tych sklepów jest chyba najwięcej. W tym sklepie wszystko ładniej wygląda i tutaj już na pewno alkohol jest. Tutaj już pomidory są droższe, po 26. Jabłka po 20. Do 27. Mango i awokado. Pakowane banany. I takie dojrzałe, mocno banany. Tutaj coś dla Polaków.
dużo cebuli i ziemniaków. Tutaj świeże ryby i owoce morza można znaleźć. Całe ładne stoisko. Różne rodzaje wody mineralnej. Te są gazowane. To są takie porządne, mineralne, z minerałami. Bardzo dobre zresztą. No i zwykła woda w dużych butlach. Tutaj różne rodzaje mleka, mleczka do kawy, napoje mleczne, musli i chrupte takie płatki śniadaniowe. Tutaj jest masło orzechowe, różne rodzaje i typu Nutelle, takie tam rzeczy oraz drzemy, miody. Tutaj są miody, bardzo ładne, dużo miody. Tutaj takie wielkie słoje Nutelli, jakby kogoś interesowały. Miody w różnych cenach, niektóre bardzo drogie. Tutaj jest fajne stoisko, na którym można sobie nabrać różne orzeszki. Pieczywa są. Te nie są zbyt ciekawe, takie wszystkie miękkie, typu jak tostowe, chociaż wyglądają na brązowe czy razowe, ale są miękkie. Ten chleb to jest chyba rosyjski albo robiony na styl rosyjski. Ale nie jestem pewien, w każdym razie jest twardy i razowy, taki konkretny i dobrze pachnie. Tutaj daktyle, orzeszki różne, pistacje oraz na górze słodycze. Tutaj paklawy, które są bardzo dobre, dobrej jakości. Jest też takie pieczywo, ale nie próbowałem, nie wiem. Jest typowo tureckie pieczywo tutaj u pani. Tutaj są oleje, to jest oliwa z oliwek w promocji i tam jest więcej różnych oliw, a także pomidory w puszkach tutaj po prawej i koncentraty. Tutaj mięso i wędliny oraz sery i tam dalej takie fety, jogurty i oliwki na wagę. Tutaj jest takie stoisko w sklepie z różnymi jogurtami, z przyprawami. Jogurty z przyprawami i różnymi innymi rzeczami. Wczoraj próbowałem ten z koperkiem i innymi pietruszkami. A tutaj jest wspaniały wybór oliwek pysznych. Dalej są sery. Okay. Even more, please. Okej, okay, lovely. Tutaj masz te takie ciastka może, które się... No? Tu jakby ktoś chciał na grilla kupić, to gotowe porcje. Takie różne sprawy kanapkowe, wędliny, sery popakowane, masła, margaryny do smarowania i takie różne rzeczy. Na dole jogurty. Żółty ser, klasyk. Mleko. Różne wielkości. Oraz twarogi. Napoje mleczne. Takie jogurtowe, milkshake'i tego typu. Oraz zachodnie jogurty Activia na przykład. Tutaj część, która wszystkich interesuje. Tu są browary. Duży wybór. To są tureckie Efes w kilku wersjach. Mniejsze i większe paczki. Dalej są Budweisery, Beksy i zachodnie piwa, Korony. Półlitrowy Efes 37. W butelce małej 26. Można też w litrowych butelkach i w litrowych puszkach. Te smarowidła i kosmetyki, a na górze jest jeszcze piętro, w którym są takie rzeczy, jak ktoś mieszkanie sobie wynajmuje, na przykład to potrzebuje jakieś talerze, noże i inne rzeczy, a także klapki w przeliczeniu za 2 funty można kupić. Na koniec kilka ujęć z lokalnego targowiska w Alanii. Takich targowisk jest w mieście kilka w różnych dniach tygodnia.
Na tym konkretnym można kupić świeże ryby i owoce morza, co pokazywałem w pierwszym odcinku o Alani. Tutaj można kupić grilla do domu albo na działkę. Tutaj od razu świeże mięso. Tu stoją rzeźnicy i wyciągają z pudeł mięso. Nie brakuje też słodyczy. Tutaj natomiast można zioła różne kupić, tureckie. Tutaj jest cała masa różnych przypraw, korzeni i rzeczy do pieczenia, do gotowania. Tutaj takie pieczywko tureckie można kupić, tego typu chleby tu są.